Paulina, żyjemy w kraju, w którym Rzecznik Praw Dziecka całkiem niedawno powiedział o tym, że edukatorzy seksualni pokryjomu dają dzieciom pigułki na zmianę płci i że ta edukacja seksualna to właściwie jest jedno wielkie zło. Bardzo często pretekstem, który jest używany przeciwko edukacji seksualnej w szkołach, jest seksualizacja dzieci. Czy mogłybyśmy rozróżnić, czym jest edukacja seksualna, a czym jest seksualizacja? Tak, to bardzo często mylone pojęcia niestety, a jak wspomniałaś, w polskiej szkole bardzo rzadko pojawia się edukacja seksualna na takim poziomie, żeby była ona rzetelna, żeby ona nie była obarczona jakimś światopoglądem osoby, która uczy tego przedmiotu. Przedmiotu nieobowiązkowego, który w ogóle nazywa się wychowanie do życia w rodzinie, więc to też swoje robi. Edukacja seksualna, też zgodnie ze standardami WHO, jest to dostarczanie wiedzy, potrzebnych informacji, także dzieciom, na temat ich w ogóle ciała, emocji, ich sfery seksualnej. W żaden sposób nie jest to nakłanianie, namawianie do seksu, ale mówienie na przykład, że jeśli się dzieci aki masturbują, że to jest naturalne i że to jest etap rozwojowy, że to jest okej. Okay. Edukacja seksualna właśnie też dostarcza wiedzy na temat antykoncepcji czy prewencji zapobiegania infekcją przenoszoną drogą płciową, więc jest to bardzo ważne, żeby ona była i występowała. I takie programy właśnie, jeśli one są na przykład zgodne ze standardami WHO, bazują na takiej rzetelnej wiedzy potwierdzonej badaniami. Dostosowana jest wtedy edukacja seksualna do wieku też, bo co innego powiemy czterolatkom, które pytają, skąd się biorą dzieci, a co innego powiemy nastolatkom. To czym jest w takim razie seksualizacja dzieci? Myślę, że warto to podkreślić, że seksualizacja jest wtedy, kiedy dzieciaki są przedstawione w takim kontekście jak osoby dorosłe, w takim kontekście, że są sexy, tak? Tak jak mainstreamowo pojmuje się sexy, że to są jakieś wyzywające pozy, że to są jakieś roznegliżowane ubrania, że to jest konkretny jakiś taki makijaż na przykład, który uznajemy za sexy. Także to, że na przykład dzieci są ubierane w koszulki I am sexy, I am hot, z takimi sloganami. Też komplementowanie i mówienie dzieciakom, że o Jezu, jaka jesteś seksowna, a nie cycuszki ci urosły. Takie kładzenie nacisku na to, że to ciało jest erotyczne. Kiedy właśnie edukacja seksualna pokazuje właściwie, że to ciało służy nie tylko do seksu, tylko mówi o wielu innych aspektach, o zdrowiu w ogóle seksualnym. No i myślę, że też edukacja seksualna chroni przed tym na przykład niechcianym dotykiem, bo edukacja mówi ci, że twoje ciało to twoja sprawa, że właśnie masz możliwość postawienia tych granic i że inne osoby bez twojej zgody nie mogą dotykać twojego ciała. Właśnie nawet położenie przez starszą osobę ręki na twoim udzie jest czymś nie okej, jeśli ty się na to nie zgodziłeś czy nie zgodziłaś. Także myślę, że właśnie edukacja seksualna pozwala nam dowiedzieć się, gdzie leżą te nasze granice i mówić nie, jeśli ktoś przekracza je. A też myślę, że to bardzo wcześniej się zaczyna, że my jako dzieci jesteśmy uczeni tego, że jeśli dorosły coś chce zrobić z naszym ciałem, no to mamy się zgodzić. Jak często słyszymy przecież, że nie wiem, rodzice mówią pocałuj ciocię, babcię, ale nie zastanawiam się, czy to dziecko chce. I to są pierwsze takie rozmiękczania tej asertywności. Ja ostatnio widziałam na przykład 2,5-latka tak na oko, któremu mama na ulicy zmieniała pieluchę i miałam też takie poczucie, że to są jego części intymne. I mi nie przeszkadza to, że akurat ona mu zmienia pieluchę, ale pod jego kątem, że on tak naprawdę w tym momencie może się czuć niekomfortowo z tym, że stoi przy restauracji, gdzie jest masa ludzi i się wszyscy przyglądają. Tak, a już to są coraz bardziej świadome dzieci. Ale też nie wiem, jak robienie sobie nagich zdjęć z dziećmi, tak? Które potem to zobaczą. No, jak będą starsze, gdzieś te zdjęcia czasami są pokazywane dzisiaj w świecie Instagrama, bywają upubliczniane. No więc to też nie jest fajne, bo właśnie no nie pytamy o zgodę tych małych dzieci, na co one mają ochotę, a na co nie. Tylko właśnie wręcz uczymy, że jako dorośli mamy prawa do ich ciał, rozporządzania i że one mają się na to godzić. Ale myślę, że jeszcze warto wrócić do tej kwestii seksualizacji, bo też i masturbacji, której tak wszyscy się boją. Tak jak wspomniałam, to dzieciaki, kiedy są małe, takie właśnie kilkuletnie, często odkrywają po prostu, że dotykanie narządów płciowych swoich jest przyjemne. Robią to w większości nieświadomie. Czasem jest to takie jakieś rozładowanie napięć i jakiejś złej sytuacji w domu, ale to jest bardzo rzadkie. Generalnie zwykle to jest faza rozwojowa i to samo przechodzi. Myślę, że najlepiej jest, jeśli rodzice po prostu nie zwracają na to uwagi. Jakby warto się temu przyglądać, ale tak z ubocza, żeby wyłapać, jeśli by to się stawało bardzo nagminne, jakby dziecko sobie nie radziło bez tego. Ale
Ale jeśli to się raz na jakiś czas zdarzy, to po prostu udawać, że my tego nie widzimy, nie ingerować w tę jego strefę intymną. Myślę, że właśnie można jednak podać taki przykład seksualizacji przy tym, kiedy my na przykład, i to zwykle pewnie by było u chłopca raczej niż u dziewczynki, bo u dziewczynki to mamy problem, że u dziewczynki jest masturbacja, ale z kolei u chłopca to właśnie może być o jaki ogier, o, że to będzie wspaniały kochanek. Kiedy to jest mały dzieciak i on w ogóle nie ma tu takiej intencji, jak my dorośli, oczywiście, tak? Kiedy dotykamy swoich narządów płciowych. Więc my nakładamy tę perspektywę dorosłych po prostu na te dzieciaki. Paulina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dziewczyny, które obejrzą nasz wywiad, będą chociażby w jakimś procencie niebawem ekspertkami od swojej własnej seksualności. Tego życzę zarówno Tobie, jak i sobie, jak i Wam wszystkim. Dziękuję Wam. Dziękuję również.